Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 19. Dzisiaj chciałbym was przeprosić za nieporozumienie, bo w poprzednim odcinku mówiłem, że będziemy robić małą przyczepką. Stwierdziłem, że to będzie się można po prostu zawalić robotu i mi to za długo zeszło złożenie tych kostek poza odcinkiem, więc dzisiaj sobie wypożyczymy tą kostkowiarkę i maszynę do zbierania tych kostek, ale ja się teraz boję, czy ona nie będzie, czy ten ciągnik, którym teraz jadę, nie będzie za mały. To się zaraz zobaczy. Będziemy musieli do niego założyć tura. Adaptację do tura najpierw. Albo najpierw nie wejdźmy w sklep. Jak myślałem, będzie za mały. Dobra, teraz tak, trochę za mały będzie, no ale co poradzimy, może pociągnie, nie chcę kupić, chcę wypożyczyć to, i to też wypożyczyć. Wale w maszynie, ale inaczej nie mogę. O.
ale coś zostawimy. Ale te maszyny będą na, do innego odcinka. W tym odcinku sobie po prostu zrobimy. Zostawcie łapkę w górę. Będzie mi na pewno miło. Trzeba tu środkiem jechać, żeby o nic nie zawadzić. Tutaj jest nasze byłe gospodarstwo, chociaż nadal jest nasza i tu ziemia. Wiecie, co ja zrobię z tego dwa wałki, bo i tak się będzie ta 60 wciul dusiła i będzie trzeba aż dwa wałki. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, żeby to przegrabić bliżej, ale i naprawdę blisko przegrabię. Po prostu porobię normalne wałki, a poza odcinkiem to porobię po swojemu. Podograbiam się jak chcę, a teraz normalnie, chociaż łapię dwa. Przynajmniej tyle dobrego. Będzie trzeba jeszcze raz tam podograbiać. Już wam mówię, że tego nie będę zgrabiać tutaj, co zostało, bo po prostu nie dam rady.
I zobaczcie, nie mogę tutaj dojechać i dozbierać. Już nie lubię tego pola. Tej łąki znaczy. Jest mało przestrzeni na... Chyba to coś ze mną jest nie tak. A mówiłem, że na 450 subów kupimy krowy, ale z powodów, że nie mamy paszy, to i tak się nie opłaci tych krów kupić. Ja tylko tu spojrzę. A nie, dobra. Wydało mi się coś. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do następnego. Na razie i cześć.